Ponieważ odpadły dwie prelegentki, mam chwilkę więcej, więc pozwolę sobie zacząć od krótkiej czytanki, mam nadzieję, że wciągającej. W latach 40. XIX wieku Anton Claudio Peretti, góral z korsykańskiej wioski Levi, nabrał przekonania, że jego żona Maria Angelina ma romans z innym mężczyzną. I co gorsza, ich córka nie jest jego dzieckiem. Maria oświadczyła Antonowi, że od niego odchodzi i przygotowała się do opuszczenia domu, w czym pomagał jej brat Corto. Jeszcze tego samego wieczoru Anton zastrzelił swoją żonę i córkę, a następnie zbiegł w góry. Corto, pozbawiony tak niespodziewanie rodziny, marzył tylko o jednym – żeby zabić Antona. Nie mógł go jednak nigdzie znaleźć. W imię bezlitosnej równowagi, która dla mieszkańców tych terenów miała sens, Corto zabił więc brata Antona, Francesca, i bratanka, Aristotela. Ale na tym nie koniec. 5 lat później Giacomo, brat zmarłego Aristotela, wziął odwet za śmierć brata i ojca, mordując brata Corta. Giacomo chciał również zabić ojca Corta, lecz ten zmarł wcześniej z przyczyn naturalnych, nie dając Giacomowi satysfakcji z odebrania mu życia. W tym śmiertelnym cyklu Giacomo i brat Corta dzielił całkiem spory dystans. I uwaga, Giacomo był synem Francesca, brata Antona, który ożenił się z Marią, ta zaś była siostrą Corta, którego brat stał się celem morderczej furii Giacomo. To jest cytat z książki o sieciach społecznych, o tym, jak bardzo wiele zależy od tego, z kim mamy kontakty, z kim dzielimy swoje codzienne relacje i jak wielki wpływ na kształtowanie codzienności mogą mieć serwisy społecznościowe, w tym sieci społeczne w ogóle. I o tym dzisiaj właśnie będę mówić. I na początek mam do Was takie pytanie. Jeśli widzimy taki slajd, 3 kreski na dole, jedną u góry, to które z tych 3 poniżej ma najbliższą długość tej pojedynczej u góry? Kto jest za tym, że 1 kreska jest najbliżej długości tej pojedynczej? 2 osoby. Kto jest za tym, że 2 ma najbliższą długość? Każdy ma głos. A kto jest za tym, że 3 ma najbliższą długość tej pierwszej? Widzę, że sporo osób wstrzymuje się od głosu. Mówię o tym dlatego, że jest to znany eksperyment psychologów, który pokazuje, że 76% osób pytanych właśnie o długość takich kresek odpowiada, podaje nie swoją odpowiedź. Podaje odpowiedź osoby, którą się kieruje. Kieruje nią efekt widza. Jeśli nie wie, jak ma się zachowywać, no to naśladuje zachowanie innych. Podobnie rzecz wygląda w serwisach społecznościowych. Moją ulubioną metaforą, jeśli chodzi o Facebooka, jest metafora państwa. Facebooka można przyrównać do takiego państwa rzeczywistego. Choć jest państwem wirtualnym, zachowujemy się tam bardzo podobnie jak w świecie rzeczywistym. Jeśli miałabym podzielić użytkowników Facebooka na 2 skrajne grupy, tak albo nie, czarne albo białe, pozytywne, negatywne, podzieliłabym na 2 takie plemiona. Cyberbumelanci, w moim przekonaniu tutaj plemię negatywne, choć będzie dosyć zabawne, i usieciowieni aktywiści, czyli osoby, które poprzez sieci społecznościowe aktywnie działają i chcą zmieniać świat. No i teraz, zaczynając od cyberbumelantów, tutaj również obserwujemy właśnie ten efekt sieci, o którym wspominałam przy slajdzie z kreskami. Uwielbiamy naśladować zachowanie naszych znajomych, a ponieważ kieruje nami homofilia, czyli dobieranie znajomych na zasadzie podobieństwa, mamy zazwyczaj tych samych znajomych i dużą pulę wspólnych znajomych, to imitujemy swoje zachowania nawzajem. No i tak na przykład jest z porami roku. Wydawałoby się nic takiego, wiosna, lato, jesień, zima, 4 pory roku zawsze występowały, ale na Facebooku mają one zupełnie inne znaczenie, przybierają na znaczeniu. I tak na przykład tęcza. Zjawisko nadprzyrodzone, odkąd mamy Facebooka. Ponieważ mieszkam w Warszawie, dość często nad Wisłą pojawia się nam tęcza, a w swoim gronie znajomych mam sporo mieszkańców Warszawy. Kiedy mamy tęczę w Warszawie, to moja tablica jest zasypana zdjęciami tęczy. Tęcza, zjawisko nadprzyrodzone. Jest odkąd pamiętam, odkąd byłam mała, jest tęcza, odkąd jest Facebook, tęcza przybiera na znaczeniu. Tak samo jest z burzą. Kiedyś łowcy piorunów, dzisiaj każdy z telefonem w ręku jest łowcą piorunów i również Facebook umożliwia nam dzielenie się swoimi fotografiami. Ale żeby nie szukać tak daleko, zwykła zima albo mróz.
pada śnieg, jest zimno, jest ogromna dyskusja wśród znajomych, wszyscy czują potrzebę porozmawiania o tym, co się dzieje, kiedy jest zimno. No ale wszystkim nie dogodzimy, więc tworzą się wreszcie na Facebooku grupy. Żeby nie było, że w mojej prezentacji nie ma kobiecego akcentu, to ta wulgarna grupa, nie wiem dlaczego, płynie z ust tutaj awatara w sukience. Na szczęście grupa z wiosną już jest z ust mężczyzny. Więc pory roku, pogoda, coś o czym uwielbiamy rozmawiać na Facebooku. Cyberbumelanci oczywiście, czyli to plemię, które tak naprawdę lubi dyskutować o niczym. A dlaczego tak jest? Etos infantylizmu. Dzięki Facebookowi wszyscy możemy klikać, legalnie grać, uprawiać farmę, karmić krowę, zbierać marchewkę, robić wszystko to, czego wcześniej nie wypadało prezesom, dyrektorom. Dzisiaj jest na to społeczne przyzwolenie. Zamknięci w etosie infantylizmu naśladujemy siebie nawzajem. Robią to wszyscy, robię to więc i ja. Gram w mafię, zbieram punkty, zostaję majorem. Robią to wszyscy, dlatego że mamy wreszcie społeczne pozwolenie na bycie infantylnym, a nikt nie chce być dorosły. No, ale jest też takie plemię pośrodku. Plemię, które uwielbia szydzić. I nazywana przez socjologów dyktatura ciętej riposty, dominowała do tej pory w telewizji, w etosie telewizyjnym, kiedy przemykały się przez media tylko wielkie afery, skandaliki i głupie teksty. Dzisiaj internauci na Facebooku każde poważne wydarzenie również potrafią zamienić w ciętą ripostę. Niczym Karol Strasburger, który słynie ze swoich dowcipów. I o co chodzi? Żałoba. Wszyscy pamiętamy kwiecień i żałobę narodową. Podniosłe wydarzenie. Jednak sama tragedia smoleńska na Facebooku i w serwisach społecznościowych nie przebiła się jako taka. Co się musiało stać? Musiała się pojawić dopiero informacja o Wawelu. I tak mamy. Nie da pochowania Kaczyńskiej na Wawelu, Lech Kaczyński na Wawelu weto, ja też chcę być pochowana na Wawelu. Tak dla pochowania Kaczyńskich w piramidzie Cheopsa. Kiedy jest tragedia narodowa, plemię cyberbumelantów niekoniecznie chce o tym rozmawiać. Dopiero musi pojawić się jakaś informacja, której się przyczepimy, która będzie motywem do szydzenia i do wyśmiewania. Niekoniecznie do jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji. Ale dopiero prawdziwą gratką był krzyż. Pojawia się krzyż i dopiero na Facebooku zaczyna się dziać. Ale jest to też pierwszy element, kiedy pojawia się usieciowiona publiczność, czyli plemię, które na Facebooku organizuje wydarzenie i rzeczywiście pod tym krzyżem się zbiera. Co prawda z krzyżem nic się nie dzieje, dzieje się tylko na Facebooku. I tak mamy kolejną grupę. Gdzie jest krzyż? To ja schowałem krzyż. Nie śpię, bo trzymam krzyż. Albo jest krzyż, jest impreza. Pokolenie, plemię cyberbumelantów, pokolenie sieci. Czyli szydzenie z najbardziej podniosłych wydarzeń. Ale żeby nie szukać tak daleko, ostatnia tragedia w Sosnowcu. Oczywiście na Facebooku było szukanie winnych, był absolutnie genialny spektakl medialny z konferencjami, ale to wszystko w telewizji. Na Facebooku zażarło dopiero, kiedy pojawił się efekt zająca. To dopiero był pretekst do tego, żeby sobie szydzić i żeby dyskutować. Zgotował nam efekt zająca Tomasz Lis, zapraszając celebrytki do swojego programu. Efekt zająca pojawił się w Wikipedii. Pojawił się w Wikipedii jako wymysł Kasi Cichopek. Nie wiem, czy w Wikipedii jeszcze jest, bo oni bardzo szybko reagują. Natomiast pokolenie sieci, plemię cyberbumelantów miało tutaj ogromne pole do popisu. Sama tragedia w Sosnowcu również przemknęła. No i absolutny hit, Hanka Mostowiak. Gwiazda serwisów społecznościowych. Nigdy nie oglądałam M jak Miłość. Nie byłam nigdy fanką serialu. Natomiast kim jest Hanka Mostowiak? Że wjechała w kartony, że zginęła? Wiem. Nie dało się tego nie wiedzieć. Po wpisaniu hasła Mostowiak na Facebooku mamy grupy. Marek Mostowiak skazany na masturbację, Hanka Mostowiak na Wawel, nie dla pochowania Hanki Mostowiak na Wawelu i tak dalej, i tak dalej. Plemię cyberbumelantów bardzo polubił Hankę Mostowiak i klikanie, do którego dojdę, bo nie chodzi o czyste klikanie. Wpisując natomiast Wawel, dostajemy już więcej Hanki Mostowiak niż świętej pamięci pary prezydenckiej. Hanka Mostowiak na Wawel i tak dalej.
czyli Wawel, już jako taki symbol częściej się pojawia nawet w kontekście Hanki Mostowej. Słyszałam, a jeszcze, no i Marek Mostowek. Później oczywiście gwiazda i status jego na Facebooku też mocno dyskutowany, ale wciąż w cieniu swojej żony. No i słyszałam też, że na pogrzebie Hanki wiązankę złapał Rysiek z klanu. Wobec tego kolejną gwiazdą serwisów społecznych, no tak proszę Państwa, User Generated Content, czyli treści generowane przez użytkowników. Rysiek z klanu, kolejna gwiazda pokolenia sieci plemienia cyberbumelentów na Facebooku. Natomiast podobno nic sobie z tego nie robi, więc chwała mu za to. I o co chodzi z tym plemieniem cyberbumelentów? Slacktivism, czyli pokolenie, które tylko klika i nic z tego klikania nie ma. Pokolenie klikaczy. Tak do tej pory określały się nasze czynności na Facebooku i wszystkie te szydery, które sobie uprawiamy, kiedy coś tylko się pojawia, z czego można sobie wyszydzić. Natomiast ja jestem optymistką i wydarzenia w związku z ACTA pokazały, że usieciowieni aktywiści, którzy oczywiście wywodzą się z cyberbumelantów, mają szerokie pole do popisu i też mogą zmieniać świat. Badacze sieci społecznych mówią o tym plemieniu, że jest to usieciowana publiczność. Czyli użytkownicy, którzy poprzez swoje aktywne działania mogą wnosić wkład do kształtowania rzeczywistości, do tego realnego świata, a nie tego, co się dzieje w życiu wirtualnym. Nie wiem, czy pamiętacie akcję Zabierz babci dowód, która pojawiła się na Bykowie, czyli jeszcze przed Facebookiem. To już jest pierwszy przykład na to, że skrzykujemy się w internecie, żeby coś zrobić. No i wtedy rzeczywiście można wysunąć taki daleko idący wniosek, że frekwencja wyborcza była dość wysoka, chodziło o odsunięcie PiS-u od władzy, tak się wtedy stało. Czyli usieciowana publiczność osiągnęła swój cel dzięki serwisom społecznościowym, dzięki temu, że zobowiązała się do jakiegoś konkretnego działania. Badacze serwisów społecznościowych, autorzy książki, którą cytowałam, Fowler i Christakis, mówią, że to, że jesteśmy grupą społeczną jako taką, a każdy z nas żyje w grupie, prowadzi nas w ogóle ku dobru. Ich hipotezą w książce o tytule W sieci jest to, że pojawiają się serwisy społecznościowe i to, że działamy wspólnie, prowadzi nas do dobra. No i teraz chciałabym zobaczyć, czy faktycznie tak jest. Chociaż przywołują też inne badania. Mianowicie, że 75% zabójstw w Stanach Zjednoczonych odbywa się przy udziale osób najbliższych. Czyli uważajmy, kogo mamy obok siebie, kogo mamy za sąsiada, bo okazuje się, że zabójstwa jednak po sąsiedzku najczęściej. No ale nie jest tak źle, jeśli jesteśmy przy Stanach. Myślę, że wszyscy pamiętamy kampanię ze Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, kiedy zaangażowano po raz pierwszy na taką skalę sieci społeczne właśnie i serwisy społecznościowe. Zadziałał tutaj efekt, kiedy ważne było to, co łączy ludzi i to, o czym rozmawiają. Założony przez Chrisa Hughesa serwis zgromadził 1,5 miliona użytkowników, którzy namawiali swoich znajomych do głosowania i do oddania głosu na konkretnego kandydata, na Baracka Obamę. A o 15% wzrasta prawdopodobieństwo, że pójdziemy w ogóle na wybory, jeśli nasz dyskutant też głosuje. Czyli rozmawianie z innymi o wyborach skłania nas również do zagłosowania. Tworzą się tak zwane lawiny frekwencyjne. Czyli to, co również odbyło się na Facebooku podczas polskich wyborów. Była taka aplikacja Zagłosowałem i to miało tworzyć taki efekt widza. Inni zagłosowali, więc ja też zagłosuję. Coś, co może sprawiać, że głosy rozchodzą się jak pożary. Mówi się o takim efekcie pożaru w czasie wyborów, kiedy zagłosują dwie osoby, o czymś powiedzą trzem, trzy powiedzą kolejnym i tak dalej, jak płoną drzewa w lesie. To może się dziać z każdym wydarzeniem tak naprawdę, które rozpoczniemy w serwisach społecznościowych. A za wszystkim stał Chris Hughes w Stanach Zjednoczonych, dyrektor do spraw internetu w sztabie Baracka Obamy. Co ciekawe, użytkownicy internetu podczas tej kampanii obejrzeli 14,5 miliona godzin spotów wyborczych na YouTubie. To samo w telewizji kosztowałoby 47 milionów dolarów. Czyli jak ogromna oszczędność
i nie bez powodu. Już w latach 50. pierwsze badania prowadzone na temat zachowań politycznych w czasie wyborów pokazały, że to, co znajdziemy w telewizji w czasie wyborów, nie jest kierowane do społeczności, tylko jest kierowane do liderów danej grupy, do liderów opinii w danym środowisku. Serwisy społecznościowe są więc ogromną furtką do tego, żeby kierować przekaz do wszystkich. Inne badania pokazują, prowadzone na Uniwersytecie w Michigan, że to, co widzimy w blogach w internecie, w blogosferze politycznej, to nie jest kształtowanie opinii, ale utrwalanie już istniejących poglądów. No i tutaj dochodzę wreszcie do sprawy ACTA, bo moim zdaniem właśnie tak to wygląda, że czy ktoś z Was mógłby w szczegółach przytoczyć, o co chodzi z ACTA? Nie, ale jestem przeciw. Jak większość. Mało kto tak naprawdę wie, o co chodzi z ACTA. Pojawił się nawet pudelek, głos narodu. Chcecie nam zabrać kulturę, nam, biednym, młodym ludziom, dla których dostęp do kultury będzie za drogi. Pozbawicie nas wszystkiego. Pudelek głosem narodu, kolejny spektakl medialny i polityka z Gazetą Wyborczą, a tak naprawdę nikt nie wiedział, o co chodzi z ACTA. Wszyscy tylko wiedzieli, że chodzi o odebranie wolności. Znalazła się też ofiara, która powiedziała tak dla ACTA. Hołdys, któremu zgotowano śmierć w serwisach społecznościowych i najchętniej usunięto by go ze wszystkich serwisów, usuwając jego twórczość. No i oczywiście pojawiła się Szydera. Natomiast co nami kierowało? Nikt nie wie, o co chodzi z ACTA, ale miliony ludzi wychodzą na ulicę. Społeczny dowód słuszności. Czyli wracamy znowu do tego, kiedy naśladujemy innych. Społeczny dowód słuszności możemy podzielić na ten, kiedy chcemy się dowiedzieć, o co w ogóle chodzi. Tutaj się niekoniecznie chcieliśmy dowiedzieć, o co chodzi z ACTA. I na społeczny dowód słuszności normatywny, kiedy chodzi nam o więzi. O utrzymanie więzi z bliskimi. Czyli znowu wracamy do tej historii, kiedy więzi są najważniejsze. A jeśli więzi są najważniejsze i ludzie idą na ulicę protestować przeciwko ACTA, to pójdę i ja. Stąd wiem, że były wtedy ogromne mrozy, a jednak mnóstwo ludzi wyszło na ulicę zaprotestować w imię czegoś, z czego tak naprawdę nie zdawali sobie sprawy, przeciwko czemu protestują. Jaka jest z tego konkluzja? O co chodzi? Kiedy był protest ACTA, kiedy pojawił się kongres wolnego internetu, od razu pojawiły się opinie komentatorów, że poszli sobie ludzie na 7 godzin pogadać, wymienili poglądy, trochę jak na klozetkę do psychologa wygadać się. Wystarczyłyby 2 godziny argumentów rzeczowych, może coś by się zadziało. Ale wreszcie coś się zadziało i te wszystkie protesty, zawiązanie się w serwisach społecznościowych sprawiło, że rzeczywiście wpłynęliśmy na świat rzeczywisty. Prosty eksperyment prowadzony przez psychologów, który mówi, że naśladujemy siebie nawet w takich kwestiach jak machanie nogą albo pocieranie twarzy, kiedy patrzymy na siebie wzajemnie, pokazuje, że siła społeczności, a w tym potencjał serwisów społecznościowych w internecie jest tak ogromna, że pozwala nam zmieniać tak naprawdę świat i świat rzeczywisty. Brakuje nam jednej z prelegentek, która miała w swoim opisie, że chce zmieniać świat. Ja myślę, że właśnie przez nowe technologie życzyłabym sobie, żeby dzięki kobietom powstawały takie aplikacje, takie technologie, które pozwolą wykorzystać społeczny dowód słuszności i siłę sieci społecznych, by zmieniać rzeczywistość. Dziękuję bardzo. Pytania? Na pewno są. Dobrze, właśnie, tu ja mam do Ciebie pytanie. O, tutaj już. Ja chciałbym się zapytać, czy istnieją obecnie, albo zaczynają się pojawiać jakieś takie organizacje ze struktury, które zaczynają świadomie wykorzystywać ten efekt społecznościowy do sterowania reakcją tłumów? Nie wiem, czy do reakcji tłumów, ale przykład serwisu, który znajdziemy na stronie kiwa.com przez V. Jest to serwis non-profit, w którym użytkownicy mają swoje profile, na których jest napisane, ile pieniędzy chcieliby pożyczyć. Na przykład chcę pożyczyć $25 na rozwinięcie sklepu z rękodziełem w Indiach. Jest to jakaś hinduska.
serwis ma tyle doskonałych funkcjonalności, typu widgety, które można u siebie na stronie umieścić, gotowe banery do umieszczenia na stronie, albo gotowe takie wzory mailingowe, które można przesyłać do znajomych, że rzeczywiście ludzie wchodzą na tę stronę i pożyczają zupełnie obcym ludziom pieniądze. Więc też reguła wzajemności. Bardzo dużo jest takich stron, które na regule wzajemności też się opierają. Natomiast wymieniony Chris Hughes pracuje nad serwisem, który ma, jak mówi, właśnie zmienić świat. Jumo. Jumo.com ma się nazywać projekt. I o ile Zuckerberg mówi, że jego projekt jest po to, żeby ułatwiać nam kontakt, i myślę, że to już się mu udało, dzisiaj też wielu osobom Facebook nie działał. Komuś nie działał dzisiaj rano Facebook? 5:30. No właśnie, bardzo dzisiaj miałam ciekawą sytuację. Też budzę się rano, nie działa mi Facebook i mniej więcej po godzinie dzwoni telefon. Odbieram telefon, dziennikarz z Trójki, bo Facebook nie działa. Co to będzie? Pytanie, co to będzie, bo Facebook nie działa? No, nie wiem, co będzie. Nie mam szklanej kuli. Natomiast to pokazuje, jak ogromną wartością są dla nas sieci społeczne. I ja myślę, że teraz kolejny krok na to, żeby te sieci społeczne przełożyć na to drugie plemię. Nie na to, że sobie klikamy, jest śmiesznie i fajnie, tylko żeby coś się jeszcze z tego wszystkiego dobrego zadziało. Chciałbym się jeszcze zapytać o takie na przykład zagrożenie od strony na przykład partii politycznych, które zaczną wykorzystywać te efekty sterowania opinią publiczną na jakiś temat, wygłuszenie jakiejś reakcji na przykład kampanii wyborczej. No to ja myślę, że zagrożenie jest zawsze i cały czas tak samo jak wiece wyborcze, które są skierowane do danej grupy. No tak samo w internecie, więc sądzę, że takie zagrożenie było i jest i będzie zawsze niezależnie od technologii, moim zdaniem. Okej, dziękuję.